Siemaneczko, to Szakal z tej strony i witam Was dzisiaj w kolejnym materiale bonusowym z ostatniego dodatku do Borderlands 2 pod tytułem Marcus Mercenary Day, znaczy Mercenary Day, How Marcus Saved Mercenary Day. A dlaczego jeszcze raz robię ten materiał? Można by było zapytać. No bo niechcący albo zupełnie przypadkiem dopatrzyłem się jednej rzeczy, która jest chyba tak naprawdę najważniejsza w farmingu. Chodziłem załatwiać bossa, a nie wiedziałem, że pociąg jednak przyjeżdża nawet bez questa i można zbierać loot. Także ciekawostka. Dobrze, załadujemy się, poprzestawiamy builda i lecimy. Aha, jeszcze jedna sztuczka. Jak widzicie, mam 45 rzeczy na 39. Teraz Wam pokażę numer, który jeszcze działa, bo już bank, przepełnianie banku już niestety jest niemożliwe i przepełnianie kieszeni myślałem, że jest niemożliwe, ale za pomocą sklepu można to robić. Teraz Wam pokażę jak. Sprzedamy trochę rzeczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, co tu jeszcze spylimy? Sześć, no siedem możemy sprzedać. I tak już będzie. Mamy poniżej, jedno poniżej, prawda? Więc kupujemy sobie tą skórkę, której nie mamy. O, Dal Elite, Commandos in Customization. Wychodzimy ze sklepu. Cykamy sobie. O, odsuń się. A co się stało? O właśnie, z moim. A, jest, dobra. Cykniemy sobie tego skina. Gdzie on jest? O, biały, nie biały, ale jest. I teraz nieważne w którym sklepie, wchodzimy i odkupujemy wszystko. I jak widzicie, mam z powrotem 45 rzeczy. Niedawno to wykryłem. Także można na przykład pozbierać sobie rzeczy, oddać do sklepu, które ktoś rzucił. Tak jak na przykład wychodzę i jak się z kimś dzielę lutem, to po prostu wyrzucam mu cały swój plecak, tam jest te 40 parę rzeczy. On sobie je zbiera, idzie do sklepu, sprzedaje, 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 tak? Wszystko wyzbiera, a potem idzie do sklepu, odkupuje wszystko, brrt, i ma wszystko z powrotem w kieszeni i może ją mieć, no, praktycznie nieograniczoną. Tyle, że już nic, co nowego ma, nie zbierze. W przypadku, jeśli właśnie chodzi o teraz, o ten loot tutaj a jeszcze sprawdzę sobie, o ten loot tutaj z bałwana, to właśnie jeśli coś fajnego wypada, no to ja lecę do sklepu sprzedać parę rzeczy, wezmę tą rzecz i potem wracam do sklepu odkupić. Dobra, zmienimy sobie jeszcze może drzewko. Ostatnie oczywiście główka i skórka z tego dodatku. Dobra, ale wróćmy. Reset skill points. Tutaj muszę sobie przebudować drzewko. Bore oczywiście i velocity. A teraz tutaj jedziemy z Killing Blow, Grim, Follow Through, to, raz tutaj jak jest, aha, to dostało, dobra, ile mamy? 4 punkty, przydałoby się to złapać, chociaż, tak, jest, ostatni punkt, jest, udało się, tego nie mamy, ale trudno, mamy to, dobra. Teraz jeszcze plecak. Co tu mamy? Ninja mamy, mil mamy.
Inflamable, a tu sobie zamienimy na Rough Ridera, może to jednak tu w tym wypadku na to i tutaj. Dobra, to mamy, to mamy, to nam powinno wystarczyć, tylko musimy zmienić na killera, nie, na killera, przepraszam, na pistol fire rate. Dobra, to tym będziemy się posługiwać, a tym w razie czego, dobra, powinno być git. Lecimy. O. Z tego względu, że nie mamy regena. Szkoda, że nie, że ten, że zero nie ma regena wbudowanego, pasywnego w drzewko. No ale co zrobić? Nie można mieć wszystkiego w tej grze chyba. Te uciekają, nie wiem dlaczego. Tutaj tak naprawdę tylko te dwa Yeti są na początku i potem już przez całą... One się chowają, w ogóle gdzieś tam uciekają za krawędzi, ich nie ma. Tutaj nieżywy, Batman, bałwan. Dobra, tutaj sobie lecimy na do miasteczka. Tu nic nie wyskakuje po drodze. I co tu za spostrzeżenie? Jak za blisko przejdziecie śpiewaka, to oczywiście wam zaśpiewa. Teatrzyk ten tutaj. Tutaj jest mały Timmy, a tam jest pociąg. I tam oczywiście nie działa, ale jak się pójdzie i załatwi się bałwana, to pociąg nadjeżdża i otwiera się lód. Tego nie wiedziałem, po prostu wchodziłem do bałwana, sprawdzałem, co z niego wypadło. Exit, wejście jeszcze raz i biegałem. Oczywiście zielona skrzynka, to można nie podchodzić praktycznie, bo sam zielony i biały krab. O, i do tego sklepu sobie latam, sprzedaję rzeczy i potem wracam i odkupuję, jak mam ich za dużo w kieszeni. No dobra, lecimy bałwana załatwić. Tutaj powinno mi wystarczyć tylko... Infinity i slagowanie. Zobaczymy, czy się uda. Ostatnio się udawało. Z niego już praktycznie nic dobrego nie wypada. To co, z tego, co bym chciał. No dobra, dzwonimy po łosia. Wystaw dupę. Pcium. Oj, taki wkurzony. Teramorfus 2. Mroźny Teramorfus. No dobra, spadamy, bo i tak nas pacnie. O! Dostaliśmy plombę. Dobra. Raz, dwa, trzy. Gdzie jest to siłosiu? On nas pacnął. Może jednak nie wystarczy. Może jednak Unkempt Harold potrzebny. No, zdążymy czy nie? Ha! W ostatniej chwili! Pięknie! Dawaj czapkę! Oj! Żeby mnie moje własne pociski nie załatwiły. Jeszcze jakieś łosie biegają, to chodźcie tu, dajcie trochę życia. I vanish. Te pufnięcia są boskie. Dobra, daj tą czapkę w końcu. Oj, tam twój, teraz już mój. Oj, dobra, dobra, młody spadaj. Pcium! Puf! O, główka jakaś. Chill out, mam. Coś wyszło? Come on. Już sfiknął, kurde, myślałem, że go załatwię szybciej. A coś nam nie idzie. Obejrzyjmy, co on tam, co mu wypadło. Trochę iridium. Iridium nawet dużo, jak na tak mały lód, tyle iridium leży, to o, tutaj poczwórne, wow. Główkę mamy. Bouncy Electric Gulrade. Co to jest? Standard Explosion. Już coś się do mnie skrada, widzę. Tu Frosty Shield. Gdzie ty idziesz? Tu.
Epsa! Ja się dałem, udałbym się zrobić. Puf! Gdzie on biegnie? Ach, nie, zagapiłem się. Mocne te kulki ma, skuban. Spiąchy. Kaput. Co tu leży? Frosty Booster Shield. To nie. Wheel Gun. Dobra, tego nie. No i co? A tutaj jeszcze. O, proszę, Sniper Class Mode. Chyba mam lepszego. Sprawdźmy. Sporo. Okej. Mamy wszystko. Lecimy. No i teraz trzeba wrócić do miasteczka. I jak się wróci do miasteczka, to pociąg nadjedzie. O, proszę bardzo. I tak jest za każdym razem. I za każdym razem otwierają się prezenty. Można farmić do woli. O, proszę. Bum. To nie była jednorazowa akcja. From Markus. Skórkę jakąś widzę. Skórek sporo jest. Class modów jest sporo. No proszę, nie mam. Do sarynki. Tu klas małdzik jakiś taki. Tu tarcza. Upijam nie ten pistolet. Max Health. Pim Critical. Tu jeszcze jeden klas mod, tylko że zielony. No generalnie krap, no. Raz mi się trafiło. Splasher Blaster. Też krap. Raz mi się trafiła legenda, ale teraz nie chcę tego zobaczyć, tylko to też. A tutaj jest takie dobi podobne trochę. O, Amplify Shield, ale Shot Drain ma 12 tysięcy więcej niż Amp Damage Masakra. Tu coś dla Syreny, a też zielone. Tutaj coś. Nie. Tu niebieskie, ale generalnie nic nie ma fajnego. No. No, to taki mały update, mniej więcej tak to wygląda. Tu już można się spodziewać paru rzeczy, bo już parę rzeczy stąd wyjąłem fajnych. Także tyle. Zrobimy jeszcze sobie pamiątkowe zdjęcie. No. I taki mały update dla was na dzisiaj. Jak poprawnie farmić bałwana. No, to tyle. Trzymajcie się. Pa, pa. Do następnego razu. Cześć.